U mnie nadal świąteczny nastrój. Pokażę Wam, jak ja maluję jajka naturalnymi sposobami. Używam do malowania naturalnych warzyw i owoców. Teraz pokroiłam czerwoną kapustę, zalewam ją wodą i będę gotowała 20 minut. To samo robię z pomarańczami. Widzieliście je na samym początku. Teraz do pomarańczy dodaję kurkumę. Do skórek od pomarańczy. O, może tak. Przygotowuję jajka. Jajka możemy wrzucić do tych naszych barwników, tak po prostu. Albo jajko możecie włożyć w rajstopę, a wcześniej jeszcze na jajku umieścić jakieś listki, kwiatki, jakieś trawy, cokolwiek, żeby miało jajko wzorki, kiedy wyjdzie z tego naszego barwnika. Świetnie sprawdzają się małe listki i zwyczajna trawa. Do barwienia jajek, oprócz tego, co ja Wam pokażę, możecie jeszcze użyć jagody, wiśni, kawy, papryki, marchwi. Ta rajstopa musi oplatać jajko bardzo ściśle, tak bardzo mocno. Do każdego naszego garnka z barwnikiem tak zwanym należy dodać łyżkę octu. I kiedy już mamy barwnik prawie przygotowany, to ja wrzucam jajko i to jajko gotuje się 5 minut. Po 5 minutach odlewam do szklanki ten barwnik, który nam się wytworzył. I wkładam jeszcze jajko, które się wcześniej gotowało w tym barwniku i trzymam je tak około 4 godzin. Cały czas przygotowywuję jajeczka z różnymi listkami, z różnymi dekoracjami. Możecie nawet użyć zwykłej gumki, recepturki i też będzie jajko bardzo ładnie wyglądało. Można świecą namalować jakieś wzorki na jajku i tam, gdzie będzie świeca, jajko nam się nie umaluje. To jajko ląduje w barwniku z czerwonej kapusty i umaluje nam się na niebiesko. Piękne wyjdzie to jajko. Kapusta czerwona świetnie barwi jajka. Zanurzamy i gotujemy 5 minut. Później zostawiamy na 4 godziny i jeszcze nie zapominamy o occie. Wlewamy łyżkę octu do każdego barwnika. Octu takiego zwykłego 10%. Używam jeszcze łupin od orzechów i resztek po cebuli. Czyli wierzchnia warstwa cebuli. I te jajka również wyjdą bardzo ładne. One wyjdą takie czerwono-brązowe. Nie wiem, jak to nazwać, bordowe. Jak zauważyliście, moje jajka są białe i właśnie takich powinno się używać do malowania. Tych białych, nie tych takich brązowawych. Te białe lepiej przyjmują kolor. I odstawiamy na 4 godziny. Teraz chciałam jeszcze uzyskać zielone jajko. Użyłam do tego soku z pokrzywy. Robiłam go latem. Mam go troszeczkę za dużo, więc teraz ten już jest mi niepotrzebny. Później, jak zauważyłam, że nie robi mi się ten zielony kolor, dodałam jeszcze szpinaku, dodałam jeszcze barwinka
i muszę Wam powiedzieć, że nic mi z tego nie wyszło, więc zielonego koloru nie uzyskałam. Pomimo tego, że użyłam pokrzywy, użyłam barwinka i szpinaku, zielonego koloru nie uzyskałam. Ale jeszcze spróbuję, jeszcze powalczę z tym zielonym kolorem. To jajeczko też wyjdzie piękne. Z trawkami. No to jest barwinek, którego dodaję do garnka, żeby uzyskać zielony kolor. Ale chyba mi nie wyjdzie. Teraz do garnka wlewam aronię. Cebula już puściła bardzo ładny kolor, więc dodaję jajko. A tutaj nadal nic. Zero barwnika. Dodaję jeszcze szpinak, czyli walka trwa o zielony kolor. Powtórzę jeszcze zasadę. Gotujemy warzywo lub owoc, żeby uzyskać barwnik. Około 20 minut. Dodaję jedną łyżkę octu. Wkładam jajko. Gotuję 5 minut. Później odlewam warzywa i jajko i barwnik, sam barwnik ląduje w szklance. Na 4 godziny. Po 4 godzinach wyjmuję jajka, osuszam je i ewentualnie można je posmarować olejem, tak żeby się błyszczały. I koniec. I pierwsze goty za płoty przed świętami. Jesteśmy już prawie przygotowani. Bardzo lubię takie naturalne malowanie jajek z tego względu, że też lubię jajka, więc wszystkie jajka, które zostają u nas umalowane, wszystkie zostają zjedzone. Używam jeszcze buraka do farbowania jajek. I po 4 godzinach zaraz zobaczymy, co nam wyszło. Kolor niebieski, pomarańczowo-żółty, brązowy, bordowy. Ja myślę, że gdyby potrzymać jeszcze dłużej w tych barwnikach jajka, to one uzyskałyby jeszcze lepszy kolor. Natomiast mi już taki kolor wystarczył. Ja lubię nawet takie bladsze kolory, nie aż takie rażące. Zobaczcie, jak świetnie, kiedy poodrywałam te listki, jak świetnie wyglądają jajka. A do jajka żółtego, zaraz zobaczycie, dodałam tam listki pietruszki i te listki wcale się nie chciały nawet odkleić i zostawiłam już je na tym jajku. Ono świetnie wygląda, świetnie się prezentuje. Do tego, żeby Wam to wszystko pokazać, jak to ładnie wygląda, użyłam wianka z rzeżuchy, który zrobiłam wcześniej. Film, jak zrobiłam taki wianek, jest również na moim kanale, więc zapraszam do oglądania. Jest to czysto naturalny wianek, nie ma tam nic sztucznego, wszystko naturalne. Układam jajeczka.
jak posmarujecie olejem, to też troszeczkę można wytrzeć. One się nadal będą błyszczały, ale nie będą pływać w tym oleju. Żeby można było bezpiecznie wziąć takie jajko i się zbić i zobaczyć, kto wygra. Napiszcie mi proszę w komentarzach, czy wy też się zbijacie jajkami. Wydaje mi się, że to już taka tradycja chyba nasza, że się zbijamy i kto wygrywa. Wiem, że to jajko trzeba tak mocno ścisnąć i wtedy nie zostaje zbite. Śliczne te jajeczka. Naprawdę wyszły ślicznie. I to pierwsze żółte jajko właśnie jest z pietruszką. Ta pietruszka nie chciała się w ogóle odkleić. Jeśli będziecie mieli czas i zrobicie sobie precyzyjne listki, kwiatuszki, to te jajka naprawdę wyjdą cudowne. Bardzo ładne. Dziękuję bardzo, zapraszam do subskrypcji, poproszę łapki w górę i do zobaczenia.